przekonujące dzisiaj zwycięstwo 3-0. Było tak łatwo, jak wskazuje wynik? Myślę, że ten pierwszy set był przełomowy, bo tam no, przegrywałyśmy w końcówce, wyciągnęłyśmy to i potem już byłyśmy skupione i robiłyśmy swoje i myślę, że kolejne dwa sety faktycznie miałyśmy pod kontrolą. Pierwszy mecz przegrany przez was w pile 0-3. Wszyscy wiemy, że w dużej mierze przez to, że nie mieliśmy ani jednej rozgrywającej na boisku. Czy w związku z tym chciałyście dzisiaj pokazać, że jednak z rozgrywającą jest łatwiej i da się pokonać piłę? No zdecydowanie tak. Niestety, no to był bardzo pechowy mecz, ten pierwszy w pile. No trudno, takie rzeczy się zdarzają, ale na pewno mieliśmy wielką motywację, żeby tutaj pokazać, że jesteśmy dzisiaj zespołem lepszym. No i się udało. Udało się też po raz kolejny, nie wiem który, może ty mi pomożesz, zdobyć statuetkę MVP. To miłe dla każdej siatkarki. No wiadomo, że miło dostać MVP, ale no, na pewno to nie jest najważniejsze i ważne jest, że wygrałyśmy tutaj 3-0. No, że dostałem MVP. No. Patrzymy trochę jednak na tabelę, prawda? Bo jednak chcieliśmy znaleźć się w tej najlepszej szóstce ligi. Wciąż jest na to szansa. I patrzymy troszkę na no, to, patrzymy, co się tam dzieje z maszyną. Patrzymy. No my musimy po prostu wygrać kolejne dwa mecze. Najlepiej za 3 punkty. Wtedy tam chyba musimy trochę liczyć na to, żeby Muszyna coś tam przegrała z Rzeszowem. No ale dobrze, no będziemy... To, co jesteśmy w stanie same wywalczyć, to na pewno chcemy to zrobić, a później no, to trzeba będzie trochę szczęścia, trochę pomocy od innych, ale no, jestem dobrej myśli. Pani Agato, no 0-3 dzisiaj, tak kończy się ten mecz. Przykry dla was wynik, bo pewnie spodziewałyście się trochę lepiej, patrząc też na ten pierwszy mecz w Pile. No pierwszy mecz, no to wiadomo, to był inny mecz, bo Bielsko grało bez rozgrywającej. Tu spodziewałyśmy się bardzo trudnego meczu, bo tu jest specyficzna hala. Dzisiaj Bielsko się bardzo postawiło, super broniło. Takie piłki wybraniało, że aż jestem w szoku. Dobrze zagrywało i to wystarczyło, żeby nas pokonać. Mecze tej kolejki, zdaje się, już definitywnie zamykają wam drogę do medalu w tym sezonie. Ale chyba z tego sezonu jako całości jesteście zadowoleni. No, chciałyśmy oczywiście wejść do tej czwórki. No, dzisiaj wynik pokazał, że jednak chyba zostaniemy na tym piątym, bądź mam nadzieję, że zostaniemy na tym piątym miejscu. No, szkoda tego, ale no, taki jest sport. Gdyby miała pani wyróżnić jeden element taki, który zadecydował dzisiaj o wygranej Bielska? Dobra zagrywka. Mhm. Dobra zagrywka, no i bardzo dobrze broniły, także do dzisiaj bardzo się postawiły i to wystarczyło. Nie jest wykluczone, że jeszcze oba zespoły spotkają się w fazie play-off. Czy tego pani by sobie życzyła, czy nie ma to dla was żadnego znaczenia? No nie ma znaczenia, no będziemy się starały walczyć o to piąte miejsce i skończyć tak jak teraz.